Siemanko, na wstępie chciałbym podziękować tym właśnie oto osobom, bo są to nowi subskrybenci, także dzięki za subskrypcję, a jeżeli też chcesz znaleźć się u mnie na filmie, no to koniecznie zostaw suba, bo od teraz w każdym nowym filmie na początku będą tego typu podziękowania. Dzisiaj będzie taki kolejny luźny vlog, będę robił ławkę treningową, także przez niektórych też wyczekiwany film, odpalę swoją 30 po zimie, bo musiałem tam nawieźć trochę ziemi, trochę będę robił przy siłowni, ale to już zobaczycie na filmie, także zapraszam do oglądania. Wóz podpięty, można jechać po pijach. Traktor oczywiście, tak jak na większości wsiach, podstawa, czyli 30. I jest to 74 rok, także no już trochę lat ta 30 ma, a pewnie więcej będzie jeździć jak te niektóre nowe traktory. No i kiedyś jednak jak robili sprzęty, to był sprzęt, to miał jeździć, a nie się psuć. Kluczyk. Pali od strzała. Ziemia nawieziona. Te największe dołki, które tam gdzieś były zasypane grabiami, wyrównałem. No i wygląda git. Może by jakąś trawkę tutaj zasiał, chociaż nie wiem, czy tutaj trawa wyrośnie, bo no, ziemia niby z pola, ale pod spodem jest biały piasek. No nic, zobaczymy. Ale już to wygląda no na pewno lepiej, jak wyglądało jakiś miesiąc temu. Przyszedł mi właśnie ten mikrofon ze statywem. No i zaraz będzie testowane. No powiem wam, że sam jestem ciekawy, jak poprawi się ta jakość dźwięku. Także zaraz to rozpakuję. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. A więc tak to wygląda w środku. Uchwyt na telefon. Stojak. Jakiś pokrowiec. Futerko to pewnie od tego wiatru. Wcześniej wiało, także przetestowałbym od razu, jak się sprawuje podczas wiatru. Mam nadzieję, że jeszcze wieje. I kable. No, tak jak myślałem, nie ma kabla do iPhone'a, ale właśnie przyszedł mi SMS, że w paczkomacie czeka paczka z moim kablem do iPhone'a, także jadę po kabel i zaraz podłączam wszystko i zobaczymy, jak to będzie słychać. Jak jadę po kabel, to pokażę wam od razu, jak pięknie uprzyłem kierownicę. Nie no, szału nie ma. Myślałem, że będzie to lepiej wyglądać. Tutaj trochę takie odstają. No i ogólnie lepiej by było, jakby to zachodziło tutaj. Bo tak to tako wygląda. No, ogólnie jest to pokrowiec taki, że przychodzi wam materiał z nicią i sobie igły jakby przeplatacie. Trochę roboty jest, ale na pewno trochę lepiej się trzyma niż taki pokrowiec zakładany. A no musiałem to zrobić, bo tutaj była malutka dziurka. No dziurka naprawdę, nie wiem, szerokości pół centymetra. No i tak z pół roku sobie jechałem, skubałem i zrobiłem coś takiego. W sumie mam zdjęcie, to wam pokażę, jak wyglądało przed, także no musiałem jakoś to zakryć. Dobra, jadę po kabel. Mam przejściówkę. Także zaraz podłączam zestaw i zobaczymy, jak będzie mnie słychać. Jest mały problem z mikrofonem, bo po podłączeniu do iPhone'a nie działa. Myślałem, że już przyszedł mi zepsuty, ale podłączyłem do telefonu, który ma wejście na jack i tam działa. Także albo wina jest w przejściówce, albo nie wiem, może iPhone nie czyta tego typu mikrofonów. Jeżeli ktoś miał z was taki mikrofon i iPhone'a i wie, jak to rozwiązać, to będę wdzięczny, jeśli mi napisze w komentarzu, bo ja nie mam pojęcia. Dużo rzeczy próbowałem i dalej tego mikrofonu iPhone nie wykrywa. No, nie będzie testu, a już byłem ciekawy, jaka będzie różnica, a tu lipa. Jak coś, to mikrofon kupiłem za swoje pieniądze, także nikt mi go nie da za darmo, więc to nie jest żadna reklama, a w sumie nawet i tak mi go nie czyta. Zima wróciła, ale na szczęście mam ten piecyk, który wcześniej stał na siłowni. Zamontowałem rurę do komina i tutaj jest git. Nic nie cofa, także można palić, a ja zabieram się za robienie oświetlenia, żeby przy spawaniu była lepsza widoczność.
światło zrobione, także idę sobie coś zjeść i biorę się do spawania ławeczki. Idealny fit posiłek, pasztetowa, pomidor i bułka. Pasztetowa duda, ej, powiem wam, że dobra, tu jest pewnie zmielone wszystko. Nie wiem, co to może być, ale no na pewno mięsa to tu za dużo nie ma, ale mi smakuje. Mówcie, co chcecie, ale mi smakuje i z taką bułeczką i pomidorem to mi pięknie wchodzi. Może za dużo białka tu nie ma, ale to nie samą dietą człowiek żyje, także smacznego. Nie miałem nadziei, nawet grozy mnie. Ładne pipko w cieniu bić. Ćwiczysz, to ćwicz. Jeden ćwiczy, drugi robi. Nie mieć zmartwień. Ładne pipko w cieniu bić. Jedziesz z barami, bo jedzie pociąg. Leniu chować. Świat. Świat całować. Dobry panie, pozwól nam. Jedzie pociąg z daleka. Daję mu za nasiłkę. Kolejny dzień. Dzisiaj zacząłem spawać stópki, ale niestety skończył się drut w spawarce i no nie skończę spawać. Zamówiłem na internecie, ale zanim przyjdzie, no to nie wiem, ile czasu minie, także i tak wrzucę ten film, nawet jeśli ławka będzie nieskończona. Tak naprawdę już niedużo zostało. Tutaj jeszcze tylko stópka. Tutaj uciąć na wysokości, żeby było idealnie dla mnie. Może zrobię jeszcze regulowaną wysokość. No nie wiem, zobaczymy. I co? Deska. Na deskę jakieś obicie. Widziałem, są na internecie takie do kupienia skóry syntetyczne, czy jak to się nazywa. I po prostu obić i no i ławka gotowa. Koszt tej ławki wyniósł mnie chyba około 230 zł. Coś koło tego. Profile są te grubsze, ścianka trójka 5x5, a tu są 3x5, to jest ścianka trójka. Także naprawdę ławka jest masywna. Zaraz zabiorę się za robienie o tam tych puzli. Trzeba zrobić ten kawałek, tylko tak jak mówiłem na ostatnim filmie, jest problem, bo zamówiłem nowe puzzle i pokażę wam. Już raz pokazywałem, ale pokażę jeszcze drugi. Widzicie? Nie zgrywają się te wcięcia. Trzeba będzie uciąć to. Tu też upnę. Po prostu na taśmę skleję i będzie git. Będzie picuś glancuz, elegancja Francja. I syf trzeba tam posprzątać, butelek nawalone. Skończone, puzzle położone, jest elegancko. Nie no, trochę się odróżniają te puzzle. Ale może tu się postawi jakąś ławkę i nie będzie tak się rzucać w oczy. Albo zrobi się podest do martwego ciągu. Ale jest tanio, jest tanio, jest dobrze. Jest tanio. Ale jeśli chodzi o całą siłownię, to aż tak chyba się nie będzie dorzucać w oczy. Umyję puzzle i będzie gitarka. Będzie dobrze. W ogóle zastanawiałem się, co by tu jeszcze można było zrobić. Bo tam już ławka się robi. Tam będzie taka bardziej na hantle czy coś. A tamta będzie właśnie już stricte taka do wyciskania. I nie wiem, czy suwnice na nogi, chociaż ja te nogi tak trenuję, że prawie w ogóle, bo nie wiem, czy wiecie, ale no ja nie wiem, chyba tego nie mówiłem, ale nóg praktycznie w ogóle nie trenuję, a te nogi wyglądają naprawdę dobrze. Tutaj może dam jakieś zdjęcie nóg, jeżeli ktoś nie widział, bo w sumie na filmach na YouTubie chyba nie wstawiałem. Zawsze jak trenuję, to w spodniach, ale no nogi mam spore, nie wiem, genetykę na pewno, ale też no kiedyś też dużo grałem w siatkę. Ja grałem, kurczę, no całe gimnazjum, później technikum, później grałem w dwóch ligach takich amatorskich. Ja nieraz było tak, że grałem 5 czy 6 razy w tygodniu w siatkę, także może od tego z
skakania też mi te uda urosły, no i rowerem też dużo jeżdżę. W tamtym roku akurat no mało jeździłem, bo no wyszedł ten fame i bardziej skupiałem się na rozwoju jakby profili na internecie, tych social mediów, żeby te jak najwięcej filmów nagrywać. No i też jeździłem na treningi MMA, ale tak to na wakacjach praktycznie codziennie sobie robiłem 20-30 km rowerem i może dlatego też te nogi są jakie są, ale powiem wam, że dobrze, bo ja akurat nóg nie lubię trenować, a udało mi się tak, że te nogi mam spore bez treningów, także nic chyba nie będę robił. No nie, możecie napisać w komentarzach, co by tu jeszcze można było zrobić. Na łydki może, bo łydki mam takie o. Może na łydki jakąś maszynę. Maszynę Smitha, chociaż maszynę Smitha chyba ciężko będzie zrobić. Tak mi się wydaje, że będzie ciężko zrobić, bo tam są sobie takie łożyska, a nie łożyska. No nic, coś się rekombinuje. Więc chyba na dzisiaj to już będzie tyle, bo raczej już nic nie będę nagrywał, więc dzięki, jeżeli jeszcze dotrwałeś do tego momentu i do następnego.